Czyli z informacji, znowu zostawieni sami sobie. Tak samo podczas powodzi, jak i teraz. Tak. Dużo mówi się o tym, że wiele osób jest zaginionych, wiele osób zginęło. Tak. Medialne, oficjalne doniesienia, bo nawet nie medialne, są inne. Jak pani zdaniem to wygląda? To jest nieprawda. Ciał jest bardzo dużo. Nawet tutaj mówiła pani? Tak, u nas we wsi nawet. A jak wyglądała cała sytuacja tutaj w momencie, kiedy przechodziła fala powodziowa? Rozmawialiśmy o tym, że nie było informacji. Nie było informacji. Proszę Państwa, ja podawałem przykłady, na czym polegała pomoc. Proszę Państwa, ta pomoc nie polegała na tym, że ostrzeżono ludzi. Słuchajcie, macie 2 dni, żeby spakować i żeby policja od domu do domu chodziła. Na przykład 1000 policjantów od domu do domu. Jest obowiązkowa ewakuacja. Za 2 dni spodziewamy się, oby to się nie zdarzyło, ale spodziewamy się 5-6-metrowej fali. W czwartek chodziłem w sprawie, gdzie są worki i piasek. Nie ma, nie rób paniki. W piątek po południu chodziłem, nie słyszałeś, co mówił pan premier, nie będzie powodzi. Oficjalna wersja ofiar powodzi z 1997 roku wynosi 57 osób. Wtedy woda podchodziła łagodniej. Ludzie byli informowani. Nie było dezinformacji. Woda była niższa i nie była tak gwałtowna. A teraz przy tak silnej fali uderzeniowej, gdzie całe wsie i miasteczka były zalewane, gdzie ludzie nie byli w stanie się ewakuować, to tylko 7? To jest jakiś kiepski żart. Teraz jest takie głupkowate kamuflowanie ofiar powodzi i pełno jest tych filmów na TikToku, że jak utoną w samochodzie, to traktują to jako wypadek drogowy i nie jest to liczone jako ofiara powodzi. Mamy informacje podane przez jednego dziennikarza wczoraj wieczorem, że funkcjonariusze policji na Dolnym Śląsku mają polecenie, żeby kwalifikować utonięcia w samochodach porwanych przez rzekę jako wypadki komunikacyjne. No, mamy informacje z miast najbardziej dotkniętych o tym, że w pojedynczych miastach tych ofiar, zdaniem ludzi, którzy tam mieszkają, z informacji, które oni mają od znajomych, pojawiły się nekrologi przyklejone na ścianach, na słupach. I tych nekrologów jest więcej niż podana przez rząd liczba ofiar. Mieszkańcy Stronia Śląskiego zwracali uwagę, że w 2 lub 3 dni po przejściu fali powodziowej żadne państwowe służby nie dotarły do zabezpieczenia i to podali też dziennikarze Polsat News, więc nie jakiejś stacji siejącej teorie spiskowe, że 2 dni po przejściu fali powodziowej żadne państwowe służby nie dotarły, żeby zabezpieczyć jedno z ciał, które było w widocznym powszechnie miejscu. W samochodzie jest kwalifikowany jako katastrofa drogowa, wypadek. Jeżeli komuś zawalił się dach nad głową, to jest to katastrofa budowlana, a nie efekt powodziowy. Tak, i właśnie my chcemy dociec tej prawdy, bo... Robert Mazurek poszedł krok dalej i mówi, że klepsydry, które wiszą na miejscach, proszę Państwa, tej katastrofy, też o czymś świadczą. Wystarczająco dużo, żeby nie robić z tego takiej podłej polityki. Jedna osoba zaginiona. W danej miejscowości, w danym mieście, na sztabie, w mediach, swoich przełożonych, swoich podwładnych. Jak oni się czują? Jak myślicie, kiedy słyszą, widzą już nie troli, nie jakichś psychopatów, ale polityków, którzy mówią, o, to jest 400 ofiar. Tusk ukrywa ofiary. Ja jestem do tego, ja jestem odporny. Tak, ja od lat słyszę wina Tuska. Na mój temat możecie wszystko powiedzieć. Od tygodnia mamy oficjalną informację, że jest tylko 7 topielców. A tu mamy takie informacje, że 7 to mamy w jednym samochodzie, bo ludzie próbowali uciekać przed powodzią samochodami i fala ich zabrała. A ilu ludzi jest zaginionych tak naprawdę? Dlaczego rząd nie stanie i nie powie? Ilu osób szukają inni w Polsce? Pytania o to torpedowane są jako żerowanie nieszczęścia. Zginęła tam masa ludzi. I była już komisja powodziowa i zgadnijcie, 50-metrowe mieszkanie całe zniszczone. Na ile wyceniono pomoc? Spróbujcie strzelić. 10 tysięcy wyszło? 2 tysiące złotych. Jeszcze mam pytanie, które było wstrząsające. Była ta relacja pani dotycząca zaginionych i poszukiwań. O ilu osobach wie pani, że bliscy szukają? Z tymi weselami to była prawda. Były te wesela. Sam, jak jechaliśmy na ten wioski i widzieliśmy ten nurt rzeki, która wtedy się wytworzyła, czyli nowe w ogóle koryto, które porywało wszystko. Ile samochodów jest przeniesionych z jednego miejsca na drugie i chyba jeszcze nawet tam nikt nie pomyślał, że trzeba to zabrać, że tą rzekę trzeba wyczyścić. Wiem, że teraz rolnicy sami wjeżdżają ciągnikami z turami, z tymi łyżkami i zaczynają coś czyścić, bo może przyjść druga woda. Ja myślę, że tam w tych korytach wiele ciekawych rzeczy jest. Ja myślę też z tego, co słyszałam tu, w tej miejscowości, w tamtej, z Polski informacje, że tak te 400 osób zaginionych. Bo
ponoć jakieś wesele całe zaginęło w lądku i szukają ponad 100 osób. Panie premierze, czy prawdą jest, że specjalnie i z premedytacją nie podajecie prawdziwych informacji dotyczących zgonów na terenach popowodziowych? Czy prawdą jest, że zmniejszona ilość zgonów na terenach pozalewowych spowodowana jest tym, że osoby, które znajdujecie w samochodach, osoby, które uciekały przed falą powodzi, klasyfikujecie jako wypadki komunikacyjne? Czy prawdą jest, że wypadki spowodowane przez zawalenia budynków z powodu fali powodziowej klasyfikujecie jako wypadki budowlane? Dlaczego do tej pory nie utworzono mobilnych punktów, gdzie byłyby listy osób zaginionych i zgonów naszych obywateli? Jest liczba ofiar oraz osób zaginionych po powodzi w 2024 roku. Policja podaje oficjalne informacje, że jest to 7 osób, natomiast marszałek, wicemarszałek Bosak nie zgadza się z tym, jak i również dziennikarz, który uważa, że tych ofiar jest znacznie więcej. Komendant główny policji wypowiedział się na ten temat i mogliśmy usłyszeć tylko nie byłem w stanie wysłuchać do końca tego więc po prostu wyłączyłem. To jest dziwne, że powódź, która jest szacowana na większą niż w 97 roku, zebrała tylko 7 osób. Większość osób w to nie wierzy. Kiedy był COVID, to szeroko pojęte stwierdzenie. W kartę wpisywano COVID, pomimo tego, że dużo osób zmarło na udary, na zawały, na nowotwór i z różnych innych przyczyn. Gdyby nawet ktoś miał wypadek samochodowy, ciężkie by było stwierdzić, czy tego COVID-a nie miał. Ale teraz dochodzi do innych sytuacji na terenach popowodziowych i tutaj posłuchajcie, myślę, że film jest warty przekazania wielu, ale to wielu Polakom. Okazuje się, Krzysztof Cieciura ze swoją brygadą pojechali do Nowego Świętowa, żeby pomagać powodzianom. Jeden z chłopców poprosił ich, aby pomogli mu sprzątnąć dom w związku z tym, że mama zmarła na zawał. Według medyków zmarła na zawał i według osoby, która przyjechała, stwierdzi zgon, czyli pewnie lekarz. Ale mama utonęła. Z tego, co mówi chłopiec, wpisano w kartę całkiem inny rodzaj śmierci. Dziwne. Nauczyli się kilka lat temu, to propagują dalej. Jakbyście mieli informacje na temat ukrywanych prawdziwych liczb ofiar śmiertelnych po powodzi, to wysyłajcie do mnie. Dzwońcie, piszcie pod numer telefonu 796 785 683. Niektóre wsie były całkowicie zalane pod komin. Często dochodziło do tego, bo wiecie, to było takie uderzenie, że fala zabierała całe domy z ludźmi. Wioska poszła w pył. W stronie Lądek, Radochów, kominy tylko wystawały. Potężna fala. Nie woda stojąca zalewała, tylko fala szła. Szła fala, z drzewami ładowało w domy. No proszę zobaczyć, jak to wygląda. Stodoła. Nie ma nic. Koparki, tak. Koparki takie 50-tonowe to leciały, kotłowały się w rzece. Świadkiem byłem sąsiadów swoich tutaj z wioski, których woda porwała w samochodzie, Dacia Duster. No niestety oni nie przeżyli. Ten wynik 7 ofiar, co podaje policja, to jest kompromitacja. Czy policja się kompromituje? Nie, ona jest kompromitowana przez władze okupacyjne, niemieckie. Policjanci nie są tacy głupi. Wiedzą, że tutaj jest jedna wielka dezinformacja i tych ofiar było dużo, dużo więcej. Ten rząd próbuje uciec od odpowiedzialności. Dużej ilości ukrywanych przez władze lokalne.